czyli co? Stało się. Stało się. Stało się. Stało się, dziękujemy. Dziękujemy. Będzie bardzo miła, sympatyczna współpraca. Bo są wspólne owoce dojrzałe. Tak jest, tak jest. My jesteśmy gotowi, wy jesteście gotowi. Cieszymy się bardzo z tej współpracy. Żebyśmy byli jeszcze bardziej zadowoleni za parę godzin. Wiadomo, to jest taki pomyk. Nasza reprezentacja jest taki pomyk, że jak wygrywa, ten pomyk jest większy. Jak przegrywa, to się zmniejsza. No ale my musimy działać oprócz tego, co się dzieje na szczeblu pierwszej reprezentacji. Dokładnie. Od listopada zaczynają się zupełnie nowe kursy trenerskie w Polskiej Związku Piłki Nożnej. Szkoła trenerów będzie zupełnie inaczej wyglądała. Podpisaliśmy ramową umowę z oddziałem Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Mamy do swojej dyspozycji cały budynek, boisko. Jesteśmy przygotowani na szkolenie naszych trenerów. Wymieniamy całą naszą kadrę edukacyjną. Chcemy to dać młodym ludziom. Będziemy sprowadzali najlepszych wykładowców, ludzi, którzy będą się mogli z naszymi kursantami podzielić wiedzą. Zrobiliśmy też kilka zmian. Od tego roku kursy UEFA Pro będą trwały 2 lata. Pozwoli to na takie cyklicznie przyjeżdżanie na kursy, ale pozwoli to też trenerom więcej czasu poświęcać swoim klubom i swoim drużynom. Jesteśmy przekonani, że to zaowocuje, że te nasze kadry trenerskie będą lepiej przygotowane do zawodu, bo tutaj o to przede wszystkim chodzi, bo piłka bez trenerów nie może istnieć, a chcemy mieć trenerów takich, którzy mają jak najwięcej wiedzy zdobędą, a potem tą wiedzę mogą sobie wykorzystać do swojej pracy i każdy swoją pracę musi sam ułożyć. Proszę powiedzieć, co zadecydowało o tym, że to Biała Podlaska, bo ten ośrodek jest znany gdzieś w środowisku, ale niekoniecznie musi być szerzej znany. No bo my idziemy taką linią, jak idą wszyscy. No, Federacja Włoska ma swoje centrum w Coverciano pod Florencją, Federacja Hiszpańska podobnie, Federacja Francuska i moglibyśmy tak mnożyć. No umówmy się, jeżeli ktoś chce zrobić kurs trenerski, chce być trenerem na najwyższym szczeblu i szkolić młodzież, to nie zawsze musi na 3 dni przyjeżdżać do Warszawy i żyć w hotelach warszawskich i, że tak powiem, bawić się w PR czy w życie w Warszawie. Natomiast no, tam jest fantastyczny klimat, fantastyczne warunki są przede wszystkim do zdobywania wiedzy, do nauki i będą wszyscy razem i o to chodzi. Przyjeżdżasz na 3 dni w miesiącu na szkolenie, na kurs, no to musisz tym kursem żyć i uważam, że absolutnie nie mamy nic w stosunku ani do Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, która cały czas jest naszym partnerem, z którą mamy chęć dalej współpracować, natomiast no, uważamy, że to dla nas jest kierunek idealny, kierunek bardzo dobry, jest to 2 godziny samochodem z Warszawy, można na 3 dni pojechać i 3 dni po prostu dedykować w miesiącu na to, żeby zdobyć jak najwięcej wiedzy i dlatego żeśmy to wybrali i warunki są znakomite. Jeszcze pytanie o te personalia, bo mówił Pan, że zmienia się ta kadra. Wiadomo już coś a propos struktury, jak to będzie wyglądał, kto będzie rządził, kto będzie ewentualnie wykładał. Oczywiście, no jeżeli chodzi o szefa takiego zarządzającego szkołą, no to jest dyrektor sportowy Polskiego Związku Piłki Nożnej i za całą tą logistykę, administrację jest odpowiedzialny, że tak powiem, będzie pan Maranda, natomiast inni będą wykładowcy, zmieni się cała struktura organizacji kursu, natomiast no, nie chciałbym na dzień dzisiejszy robić, natomiast i mówić nazwy, natomiast 4 listopada zaczynamy kurs UEFA Pro w Bielsku, w Białej Podlaskiej i, że tak powiem, z wielką pompą, będzie to bardzo fajnie wyglądało, dlatego już dziś chciałbym zaprosić tych wszystkich, którzy interesują się piłką, którzy chcą znać rzetelne informacje na temat piłka i zobaczyć, jaki jest kształt i jak nowa szkoła trenerów będzie i ma funkcjonować.